Dobrze, chyba wszyscy znamy tę popularną babę, co tak przychodziła do tego lekarza już od wielu, wielu lat. Doskonale ją znamy, już można powiedzieć, wiekowa ta baba musi być. Otóż właśnie przyszła ona do lekarza, tym razem do okulisty, bo coś tam jej się ze wzrokiem zaczęło niedobrego dziać. No i okulista ją przyjął i mówi: dobrze, proszę pani, to ja będę tutaj, podejdę do tablicy i będę pokazywał pani literki, a pani będzie je po prostu czytać, będzie pani mi mówiła, którą literkę ja wskazuję. I tak usadowił tą babę na zydelku, podszedł do tablicy i mówi: dobrze, to ja pokazuję, a pani powie mi, jaką literkę widzi. A gdzie pan jest? Moi drodzy, dokładnie tak samo może być w naszym życiu, dokładnie tak samo może być z naszą wiarą. My chcemy obecności Pana Boga, my chcemy, żeby nam błogosławił, my chcemy czuć Jego bliskość, Jego obecność, chcemy, żeby nas wspierał, ale z drugiej strony gdzieś czujemy się tacy osamotnieni, ten Pan Bóg to gdzieś tam daleko, my jesteśmy tutaj i tak, no właśnie, nie do końca Go doświadczamy. Moi drodzy, jak my mamy czytać nasze życie, tak jak te literki u okulisty, jak my mamy je rozumieć, jak my mamy je przeżywać, skoro my samego Boga nie widzimy? I dlatego bardzo ważne jest to odkrycie tego Emmanuela, tego, który chce być Bogiem z nami. I moi drodzy, żeby doświadczyć tego błogosławieństwa, trzeba zrozumieć, jak bardzo ważna jest ta bliskość Pana Boga, żeby to błogosławieństwo na nas się zlewało. I rozpoczęliśmy liturgię słowa dzisiaj od pięknego tekstu ze Starego Testamentu, to jest Księga Liczb, 6 rozdział. Warto sobie zapamiętać, bo warto sięgać do tego tekstu. Tam jest zawarte tak zwane błogosławieństwo Aarona. Jak słyszeliśmy, Pan Bóg przekazał Mojżeszowi dla Aarona te słowa, aby tak się błogosławiono, aby tak błogosławić synów Izraela, czyli tych wszystkich, którzy należą do narodu wybranego. Dzisiaj tym obrazem narodu wybranego są chrześcijanie. Szkoda, że tekst tego błogosławieństwa nie został tak upowszechniony, że nie jest tak powszechnie stosowany w naszych domach, w naszych rodzinach, bo warto ten tekst tego błogosławieństwa aaronowego w swoim życiu wykorzystywać, by małżonkowie sobie tak błogosławili, by rodzice dzieciom tak błogosławili, byśmy sobie tak nawzajem błogosławili. Właśnie to błogosławieństwo, którego tam Pan Bóg przez Mojżesza uczy naród wybrany. Żydzi do dzisiejszego dnia bardzo często, każdego dnia odmawiają to błogosławieństwo. I moi drodzy, czym jest błogosławieństwo? Błogosławieństwo, jak sama nazwa wskazuje, błogo, sławić, dobrze, błogo, sławić, dobrze życzyć, dobrze o kimś mówić. Moi drodzy, Pan Bóg życzy nam naprawdę dobrze. Pan Bóg chce naszego dobra. Pan Bóg chce, abyśmy osiągnęli to najcenniejsze dobro, jakim jest Królestwo Boże. My, kiedy prosimy o błogosławieństwo, kiedy ktoś przychodzi do księdza, albo kiedy przeżywamy, jak nam kapłan na koniec mszy świętej błogosławi, jak my rozumiemy odniesienie nasze do błogosławieństwa, to my bardzo często rozumujemy w ten sposób, że my mamy pomysł na życie, mamy plan, a Pan Bóg jakby przyklepnął, nie? Jakby przypieczętował to, że się z tym zgadza i to wszystko pchnie, żeby tak właśnie było. Moi drodzy, to jest pomyłka. To nie działa w ten sposób, że my mamy swój plan, swój sposób działania i Pan Bóg nam będzie błogosławił, jak to będzie wszystko po naszej myśli. To nie na tym polega. I dlatego, moi drodzy, dzisiaj właśnie mamy przed sobą Maryję, Bożą Rodzicielkę, tę, którą Pan Bóg wybiera do swoich planów, aby zbawić świat. Zobaczmy, że Maryja, która doświadcza tego spotkania z Panem Bogiem w osobie anioła, który zwiastuje jej, że Bóg chce jej potrzebować, że Pan Bóg chce, aby porodziła Syna Bożego, Zbawiciela świata. I Maryja się na to zgadza, ale jak to robi? Nie robi w ten sposób, że mówi: no tak, dobrze, to ja się zgadzam, to ja przyjmuję ten plan zbawienia świata, żeby miała w tym udział, tylko że to będzie po mojemu, że to będzie tak, jak ja tutaj ustalę. Nie. Maryja właśnie Panu Bogu mówi: dobrze, ja nie rozumiem tego, nie wiem, jak to się staje, nie znam męża, ale niech tak będzie, ja Tobie ufam, że cokolwiek będzie, to będzie dobrze. I dlatego Maryja jest nazywana błogosławioną między niewiastami. I przez nią przychodzi na świat błogosławieństwo, właśnie Jezus Chrystus. Ale jest z jej strony całkowicie zaufanie. Bo przecież jak tak popatrzymy, to tam jest wszystko przewrócone do góry nogami. Tam jest wszystko
nie tak, jak powinno być. To my z tej ewangelicznej, z tego ewangelicznego przekazu zrobiliśmy taki obraz baśniowy trochę, nie? Ten żółbek, te osiołki, tam pasterze, fujareczki, pięknie aniołki tam fruwają nad tą stajenką, nie? Takie... Moi drodzy, jeżeli twoje życie jest pogmatwane, to właśnie tam Pan Bóg chce być w samym centrum działania, właśnie po to, żeby ci błogosławić. Zobaczmy, co tam się dzieje z racji tej tajemnicy wcielenia. Wszystko jest nie tak, jak powinno być, wszystko jest zwrócone do góry nogami. Sytuacja polityczna jest nie najlepsza. Naród wybrany jest okupowany przez Rzymian. Wcielenie dokonuje się kiedy? Wtedy, kiedy jeszcze Maryja nie zamieszkała z Józefem, kiedy jeszcze nie byli w pełni poślubieni. No nie mógł Duch Święty trochę poczekać, zamiast wystawiać Maryję na języki ludzkie i potem zorganizowany ten cały spis w Betlejem, żeby tam pójść, odhaczyć się. No przecież to też nie najlepszy moment. Duchu Święty. Maryja przecież w zaawansowanej ciąży. Tam gdzieś daleko do Betlejem wędrują. Ludzi pełno, gdzie nie ma miejsca, żeby intymnie kobieta mogła urodzić dziecko. Wszystko nie jest tak, jak powinno być. Potem ten cały Herod zapalony sprawia, że trzeba uciekać, trzeba na emigrację do Egiptu. Zobaczcie, jak to wszystko jest zawiłe, jak pokręcone jest. Tak jak drogi naszego życia. I właśnie potrzebujemy tego Bożego błogosławieństwa. Ale nie na zasadzie, tak powiedziałem, że to jest spełnienie naszych wizji, naszego obrazu na życie, naszych planów osobistych, a Pan Bóg nam będzie to przyklepywał i tak jak my chcemy, to tak będzie robił. On jest firmą usługową. Błogosławieństwo będzie wtedy, jeżeli pozwolimy i zaufamy Panu Bogu na Jego działanie. Właśnie błogosławieństwo działa wtedy, kiedy pozwolimy Panu Bogu na interwencję w naszym życiu, tak jak On to zamierzył. I moi drodzy, dzisiaj, kiedy rozpoczynamy ten nowy rok, chciałbym wam życzyć takiej właśnie zdolności na otwarcie się na Pana Boga, na całkowite zaufanie. I w ramach tego życzenia chciałbym ci życzyć, drogi bracie, moja siostro, właśnie tego błogosławieństwa, które jest zawarte w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Liczb. Chcę w ramach nowego roku życzyć ci, by Pan błogosławił Tobie i żeby Cię strzegł. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem. Amen. Dobrze.